Pod ostatnim odcinkiem z tej serii dostałem wiele komentarzy typu: ty idioto, to są tylko bajki. Nie potrafisz rozróżnić bajek od prawdziwego życia. Cóż mogę powiedzieć? Ważne, że wy potraficie rozróżnić humor od mówienia na serio. Zapraszam was na kolejny film dokumentalno-naukowy, w którym demaskujemy kłamstwa i śmiejemy się z głupich animatorów, którzy nie uważali na fizykę w podstawówce. Numer 10. Na pierwszy ogień laboratorium Dextera. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak to możliwe, że jego rodzice ani razu nie zorientowali się, że ich syn kombinuje coś w pokoju? Przecież rachunki za prąd musiały być tam większe niż deal do seksmasterki. Numer 9. Przez całe życie wmawiali nam, że te kolce na głowach Simpsonów to w rzeczywistości ich włosy. W serialu w końcu było wiele scen, w których Lisa modelowała je jak naturalne. Jak więc wytłumaczyć te zdjęcia? Ciekawa anatomia. Włosy będące częścią czaszki. Tylko więc dlaczego matka wciąż ma na sobie te fioletowe włosy? Czyżby była to tylko zwykła peruka? Numer 8. Smurfy uwięzione w klatce z otworami wielkości drzwi w ich muchomorach, nie mogące się z niej wydostać. Gdzie tu logika? Niektórzy z was piszą w komentarzach: ty głupku, to tylko bajki, inni natomiast próbują odnaleźć głębszy sens i to mi się podoba. Na przykład tutaj ktoś zasugerował, że w tym przypadku smurfy są tak naprawdę niewolnikami swojego własnego umysłu. Podobnie zresztą jak ten koń, przywiązany do krzesła ogrodowego. Nieważne, że krzesło waży tyle co piórko. Zwierzę nauczyło się już, że jak jest przywiązane, to nawet nie ma co próbować. Numer 7. Kolejna absurdalna scena w atomówkach. Brawurka proponująca swoim siostrzyczkom rozstrzygnięcie jakiejś sprawy poprzez grę w kamień, nożyce, papier. Mimo, że jak już powiedzieliśmy sobie to w poprzednim odcinku, żadna z nich nie posiada palców. Mało tego, dziewczynki decydują się jednak zagrać w tę grę, a na dodatek jakimś cudem jedna z nich wygrywa. Rzekomo pokazując nożyce. Numer 6. Tom i Jerry. Przez cały dzień chodzą bez ubrań, ale kiedy tylko idą na plażę albo biorą kąpiel, ich golizna nagle im przeszkadza. Wstydzą się i zakładają strój kąpielowy. Czy to znaczy, że w odcinkach rozgrywających się ich w domu, czyli w zdecydowanej większości odcinków, czują się na tyle komfortowo, że zawsze chodzą na waleta? Wy też tak macie? Numer 5. Wracamy do Kopciuszka i kolejnego absurdalnego motywu. W roli głównej książę, który patrzy ci w oczy przez całą noc, mówi, że jesteś miłością jego życia, a na następny dzień nie pamięta, jak wyglądasz. Lata więc jak głupi po całym królestwie, każąc każdej kobiecie założyć głupiego buta, aby przypomnieć sobie, jak wyglądała jego przyszła żona. Dlatego, drogie dzieci, lepiej uważajcie z miłością od pierwszego wejrzenia, bo jeden raz może okazać się niewystarczający, aby zapamiętać czyjąś twarz. Numer 4. Pan Krab ze SpongeBoba słuchający muzyki na słuchawkach. Czy dostrzegacie coś podejrzanego? Na przykład, gdzie trzyma te słuchawki? A czy wy próbowaliście kiedyś słuchać muzyki, przykładając słuchawki do waszych gałek ocznych? Czyżby twórca SpongeBoba wiedział coś, czego my nie wiemy? Numer 3. Pierwsza zasada grawitacji w kreskówkach. Grawitacja nie działa, dopóki nie spojrzysz w dół. Tylko jak to możliwe, że kojot ze strusia pędzi wiatra konstruuje tak skomplikowane urządzenia, a mimo tylu upadków wciąż nie nauczył się tej prostej zasady? Numer 2. Spider-Man wzięty za zakładnika przez uzbrojone starsze małżeństwo. Tylko czy dostrzegacie pewien szczegół? A mianowicie, że ten pas, który rzekomo miał związać Spider-Mana, wygląda raczej jak stanik kąpielowy dla 12-latki, albo lepiej bandaż na krwawiące sutki, a jego ręce są całkowicie wolne? Numer 1. Ponownie Simpsonowie. Czy dostrzegliście kiedyś, że bohater o imieniu Apu rośnie, dojrzewa w tej kreskówce normalnie, podczas gdy Maggie już od 28 lat wciąż jest niemowlęciem, ma jeden roczek i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić? Okej, tym nierosnącym jak biceps ziomka, który już od roku chwali się, że chodzi na siłownię, a efektów żadnych akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 największych wpadek podczas robienia selfie, część druga. Zobaczcie też filmy na moich innych kanałach, które prowadzę na YouTube, które wyświetlają się na ekranie. A ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, już jutro, cześć.